Cześć kochane ziomeczki, ziomelaski. W dzisiejszym odcinku sobie powiemy na temat filmów, które będę wrzucać. Oczywiście abstrahując odnośnie tych wszystkich improwizacji, tych wszystkich rzeczy. Będą się pojawiać kolejne filmy, które będą zatytułowane Top 10 utworów, Top 10 riffów. Te filmy mają na celu pokazanie wam riffów, które wybrałem, które no mi się osobiście podobają, zespołów mniej znanych lub bardziej znanych, bardzo fajnych riffów, różnych, o różnych trudnościach technicznych, o różnych jakby skillach, ale te filmy mają za zadanie właśnie nauczyć was, bo to będzie zadania dla was to będą, bo będą filmy, które będę wrzucał, będą miały udostępnione MP3, znaczy podkład, no wiadomo, film to też można wykorzystywać, a będzie podkład w MP3, będzie tabulatura w PDF-ie tego, co akurat gram tego riffu, czy tych riffów, no i będzie też plik w Guitar Pro, czyli będziemy mieć tutaj trzy rzeczy, które będzie można sobie ściągać, będę podawać link do ściągnięcia, no dobra, ale teraz te filmy mają za zadanie przekazać wam, for you, że tak powiem, pierwsza rzecz. Przesłuchanie, mam przekazanie dousznego, czyli po prostu przesłuchanie sobie tych riffów, prawda? Tych fajnych riffów, oczywiście według mnie, moim skromnym zdaniem. Druga rzecz, nauczenie się grania tych riffów, czy to ze słuchu, czy to po prostu z tabów, dlatego je udostępniam. No i trzecia rzecz, wytworzenie w sobie takiego też jakby twórczego zmysłu. Że, bo tak, jedna rzecz, jeśli my sobie słuchamy utwory, prawda? Sobie zakładam ten pyk. O, zarobisty, prawda, kiwam się do tego i tak dalej, to też jest bardzo ważny element uczenia się grania, bardzo ważny element jakby umysłu muzyka, prawda, ćwiczenia w sobie słuchu, tego, że lubimy utwory. Druga rzecz to właśnie zgranie tych utworów, czyli już manualna, prawda, już mamy jakby na ten instrument, prawda, już odtwarzamy to, co lubimy. No a trzecia rzecz to też jest taki właśnie zmysł jakby też przetwarzania pewnych elementów. Już nawet nie mówię o kopiowaniu, w sensie, a to absolutnie. To w ogóle mówimy nie takim rzeczom. Nie kopiujemy riffów, nie to, że my bierzemy ten riff, na przykład ja tutaj wam zapodam i sobie bierzemy go do utworu, dokładnie kropka w kropkę, prawda, czy nuta w nutę, tak jak jest on zagrany w oryginale, tylko my po prostu robimy tak, że te riffy, na przykład jakieś, powiedzmy, intro jakiegoś do zespołu tam Soilwork, bo to będzie pierwszy odcinek będzie Soilworkiem, top 10 riffów Soilwork, to po prostu to jest na przykład zapętlony jakiś fragment, różne fragmenty utworów, na przykład powiedzmy intro zapętlone, albo tam jakieś, albo outro też zarąbiste są, albo jakiś taki interlude, czyli środkowe elementy, albo też przejścia, albo riffy, albo refreny, riffy zwrotkowe, albo refreny, różne rzeczy, różne elementy, które po prostu mi się podobały i według mnie są najfajniejsze, powiedzmy, z danego utworu. I one też po prostu będą zapętlone, w sensie, że ten riff, załóżmy, w piosence trwa na przykład 4 takty, a ja go tam zagram na przykład 16. Chodzi o powtórzenie tego motywu, przewałkowanie go, tak jakby przemielenie, prawda, przemielenie w umyśle i na gitarze i tak dalej. Więc to jest troszeczkę taka seria, można powiedzieć, podobna do tego, co wy znacie już, codzienna inspiracja, które też wrzucam, czyli tam akurat ja wymyślałem jakiś riff i żebyście go po prostu podchwycili, spróbowali go odtworzyć. Tutaj będziemy właśnie robić w drugą stronę, czyli będziemy uczyć się od najlepszych tych riffów, także no myślę, że to będzie bardzo fajna zabawa też, no. W końcu gramy to, co lubimy, jest i będzie fajnie, także trzymajcie się, czekajcie na następny odcinek i pamiętajcie tak, subskrybujcie kanał, lajkujcie wszystko, co tam jest z tym związane, możecie, prawda, łapki w górę dawać, możecie udostępniać gdzieś u ziomków i możecie też, ziomeczki kochane, pamiętać, warto byłoby pamiętać, że nowe filmy wrzucam poniedziałki, środy, piątki o godzinie 17, tak, oczekujcie o 17 godzinie wszelkich nowych filmów, które wrzucam, poniedziałek, środa, piątek. Zwykle ostatnio w piątki wychodzi na to, że mamy o 17, mamy codzienną inspirację, a w poniedziałki i w środy są właśnie różne takie inne dodatkowe
dodatkowe właśnie, no nie dodatkowe, no lekcje po prostu, no lekcjonen i how to playen i różne takie dziwne rzeczy. Także kochane ziomeczki, to byłoby na tyle, oczekujcie poniedziałek albo środa, oczekujcie filmiku z Top 10 Riff Soilwork, tak już zdradziłem, Soilwork, obadajcie sobie ten zespół i bądźcie przygotowani, także narazka.